Tak jak zapowiedziałem na tym spotkaniu, informacje dla radnych na najbliższej sesji aktualną oczywiście przedstawię. Ale widzieliście Państwo też bohatera drugiego planu, który teraz będzie film, gdzie stanie się bohaterem pierwszego planu. Chciałem, żebyście Państwo poznali, może dzięki temu także inni samorządowcy w całym kraju, jak powstają programy Alarm, jak to się odbywa, w jaki sposób są, jakie chwyty są stosowane. Powiem tak, że z czymś takim jeszcze w życiu się nie spotkałem. A w jakim to macie? W tym okresie się była rozmowa. Zgadzam się, jeżeli będzie się działo, to sobotnie pan wojewoda Kujawsko Pomorski był wojewoda. To wojewodą, czy się też pan? Nie, ja bym chciał razem, żeby siedział, bo to bardziej jest jego temat niż mój. Ja złożyłem, ja już pana firma już raz była, manipulacje totalne, więc nie chciałbym, żeby tak pan kolejny raz był zmanipulowany, więc jeżeli pan sobie tego życzy, proszę bardzo, jak trzeba, pójdę do gabinetu pana wojewody i tam bardzo chętnie będę w tym programie uczestniczył. Okej, okay, ja to powiem panu kamery, to, że nie będzie się pan wypowiadał? No ja wiem, że pan by chciał, żebym to powiedział, ja właśnie powiedziałem do tej kamery, więc jeżeli pan będzie chciał to nagranie, jestem otwarty na spotkanie, razem z panem wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem. Okej, okay, dziękuję. Proszę bardzo. Może być, kiedy mogę liczyć na... Jak pan mi powie, kiedy będzie pan Mikołaj Bogdanowicz dostępny, to ja będę korzystał. Dziękuję. Więc panu informujemy. Prezydent jest do dyspozycji, razem z panem wojewodą kujawsko-pomorskim usiądzie w tej sprawie, opowie o wszystkim, jeżeli wszystkie organy, te państwowe, których się boicie na co dzień, poinformują, jak się zajmują sprawą. Dobrze? Przecież prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że konwencja w reportażach jest taka, że zawsze przed kamerą wypowiada się jedna osoba. Prezydent jest do dyspozycji razem z wojewodą kujawsko-pomorskim, czyli z organem, który zajmuje się tą sprawą. Czyli prezydent nie pojawi się? Prezydent razem z panem wojewodą kujawsko-pomorskim bardzo chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i razem z wojewodą będzie odpowiadał. Myślę, że konwencja reportażu uczciwego też jest taka, że uda pan się do pana wojewody. Dziękuję bardzo. Jeżeli... Tutaj z monitoringu pan podchodzi, otrzymuje od pani sekretarki instrukcję, by chwilę poczekał, ponieważ ona poinformuje, że pan czeka. Jeszcze państwo zobaczą sami. Oczywiście w tym czasie była włączona kamera, o czym on nie mówił. Ten, który wszedł do środka, dopiero na moje pytanie, czy ma pan włączoną kamerę, którą trzymał przy pasku. Na drugie pytanie bodajże powiedział, tak, ma włączoną kamerę. Tak. I po ujęcie operatora, który kamerę trzyma, tam gdzie trzymałem. Też jakby część będzie z dźwiękiem, to ja w pewnym momencie doszedłem, jakby pozwoliłem sobie nagrać. No telefon. Naprawdę mamy świetną telewizję, płacę abonament i wszystkich tych, którzy oglądają, pozdrawiam. Proszę powiedzieć, dlaczego skorzystał pan od razu ze specustawy? Pozdrawiam wszystkich telewizów, płacę abonament. Ten pan łamie wszystkie zasady etyki. Zgłoszę to do właściwych organów. Chcieliśmy się umówić z panem na wywiad. Tak, jestem otwarty razem z panem Mikołajem Bogdanowiczem. Proszę powiedzieć, kiedy możemy się... Ale jak pan... tylko będzie pan Mikołaj Bogdanowicz gotowy, ja w każdej chwili. Ale chcemy się umówić na wywiad z panem. I powiedzmy uczciwie, że pan był przez całą godzinę rozmowy, pan nagrywał wszystko, miał pan dostęp do każdego pytania, mógł zadać wtedy, w trakcie rozmowy, nie miał pan nic utrudniane. Nie, chciałem się umówić na wywiad zaraz po rozmowie, to było spotkanie... A czemu pan podstępnie nagrywa nie. I pan się nawet nie przedstawił przed tamtym spotkaniem przecież. Ja przedstawiłem się, kiedy wchodziliśmy. Dopiero jak pan wychodził, tak się zgadza. Miał pan celowo zasłoniętą tabliczkę, nie, to jest etyka dziennikarska, gratuluję, mamy świetną telewizję publiczną. Świetnie. Dlaczego boisz się... Ja powiedziałem panu, że działam zgodnie z prawem. Tak jak działa każdy organ, który buduje drogi krajowe, a to jest droga krajowa. Ale powinien pan przed zastosowaniem... To jest pana teza, która jest nieprawdziwa, ale to jest teza nieprawdziwa. Pan nie zna się na przepisach i stara się mi coś mówić. Tak? To dlaczego nie chce pan się